Dzień dobry, witajcie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić słupek podwójnie nawijany. Aby wykonać nasz słupek wielokrotnie nawijany, jak sama nazwa wskazuje, zwielokrotniamy ilość nawinięć w tym momencie. Teraz byłby słupek pojedynczo nawijany, my zrobimy podwójnie nawijany, czyli jeszcze raz okręcam nitkę wokół szydełka. Teraz przebijam przez oczko łańcuszka szydełko. Przeciągamy nitkę. Przeciągamy nitkę przez kolejne dwa węzełki, które mamy na szydełku. Przez kolejne dwa. I przez ostatnie dwa. Nasz słupek jest zdecydowanie wyższy. Tutaj widzicie, mamy słupek pojedynczo nawijany w poprzednim rzędzie. Jak widzicie, te podwójnie nawijane są zdecydowanie wyższe. Pokażę jeszcze raz. Nawijamy raz. Nawijamy drugi raz. Przeciągamy przez oczko łańcuszka. Wyciągamy tą nitkę. Pobieramy znowu. Przeciągamy przez dwa będące na szydełku. Wyciągamy. Przez dwa będące na szydełku. Wyciągamy i przez dwa będące na szydełku wyciągamy.